Cześć wszystkim. Chris Rudolf, Telewizja Nowej Rzeczywistości. Dzisiaj troszeczkę o zakłamaniu świata i o nowym paradygmacie, który bardzo dziarsko, silnie przepycha się przez stare struktury, by pojawić się ze swoją nową prawdą. To, co do niedawna jeszcze było pewnikiem, dzisiaj leży w gruzach jako wieloletni fałsz, który uznawaliśmy za prawdę i który trzymał nas w okowach niewoli. A okazuje się, że bardzo wiele wierzeń, bardzo wiele jakby dowodów naukowych było nieprawdziwych, chociażby struktura genotypu ludzkiego. Dotychczas wiedzieliśmy, że geny mają swój jakiś opis, wpływają na nasze życie, że możemy je przejmować od naszych przodków, że to determinuje nasze życie i nic z tym nie możemy zrobić. Ostatnio epigenetyka pokazała, że jednak możemy zrobić, że nasza świadomość, nasze myśli, to co myślimy, to jak prowadzimy się przez życie, wpływa na zapis genotypu. Możemy całkowicie przebudować nasz genotyp, każdy człowiek, siłą własnej woli, własnych myśli, swoją świadomością. No to już burzy cały paradygmat świata 3D, w którym dotychczas jeszcze funkcjonujemy, ale który zmienia się na naszych oczach bardzo, bardzo mocno. Ja wielokrotnie w swoich programach mówiłem, że fizyka kwantowa niejako udowadnia nam, iż nasze ciało nie musi się starzeć, że nasze ciało nie musi być śmiertelne, że to jest tylko i wyłącznie program w nas, który w ten sposób ustawia ciało, a ono poddaje się naszej woli, ponieważ nasza wiara w to, że tak ma być, sprawia, iż ono się przekształca. Udowodniono już również, że komórki naszych ciał mogą być nieśmiertelne. Dużo zależy od tego, jak się prowadzimy, czym się odżywiamy, jakim powietrzem oddychamy, w jaki sposób myślimy i w co wierzymy. To jest bardzo, bardzo istotne po to, żebyśmy mogli kształtować swoje życie. Więc jeśli to jest możliwe, to możemy działać na nasze ciała w ten sposób, by one się odmłodziły, by stały się piękniejsze, a nawet by były w przyszłości nieśmiertelne. Bardzo duży wpływ mają na to techniki mentalne, ale również, żeby w ogóle to przyniosło skutek, należy od drugiej strony, od strony materii działać na ciało. Jest bardzo wiele technik, bardzo wiele zabiegów, które pomagają naszym ciałom odnowić się, zregenerować, wrócić do młodości, do świeżości. Jednym z takich elementów jest miłość, ale też i medycyna naturalna. Zna doskonałe metody do przywracania zdrowia. Szukamy nowych rozwiązań, nowych starych, ponieważ one były znane już od lat, ale później gdzieś zaginęły w przestrzeni wieków poprzez kłamstwa właśnie Matrixa, który narzucał nam taki, a nie inny paradygmat. Czas odejść od tego i poszukać nowych rozwiązań, które pomogą nam odzyskać radość życia, młodość, zdrowie, a może w przyszłości nieśmiertelność. Jak to zrobić? Za chwilę zobaczycie kilka przykładów, które mogą być inspiracją dla Was i na pewno pomagają w takich sytuacjach. Witajcie w przestrzeni gabinetu Balance. Nazywam się Ania Tubicz i razem z Marzeną Muc prowadzimy ten gabinet we Wrocławiu. Co my oferujemy? Oferujemy w gabinecie wiele metod naturalnych, które mają się zająć Waszym zdrowiem. Pacjent, który do nas przychodzi, jest najpierw w rozmowie, w dużym wywiadzie, gdzie mówimy, rozmawiamy o tym, jakie ma codzienne rytuały, jak się odżywia, jakie wydarzenia były, uczestniczył w jakich wydarzeniach w swoim życiu, co wpłynęło na jego stan obecny. Mówimy też oczywiście o objawach, jakie mu towarzyszą i przyczynie, z jakiej się tutaj zgłasza. No i robimy diagnostykę. Diagnostykę medycyny chińskiej, diagnostykę też medycyny zachodniej, ponieważ nie uciekamy od rzeczy, które nam mogą przyspieszyć
ocenę stanu zdrowia pacjenta i tak też odpowiadamy na Wasze potrzeby, czyli mamy w zakresie wiele metod, mamy w zakresie zioła, mamy masaże, mamy akupunkturę klasyczną, mamy akupunkturę twarzy, mamy chirurgoterapię, mamy masaże bańką chińską, mamy masaże, terapię uderzeniowo-próżniową Maksimowa, mamy masaż ogniem i wiele, wiele innych rzeczy, którymi się z Wami dzielimy, żeby jak najszybciej Was doprowadzić do dobrej kondycji, dobrego samopoczucia i zdrowia. Zajmujemy się też warsztatami, prowadzimy warsztaty dla pacjentów, warsztaty moksowania, warsztaty pracy gua sha, którą można wykorzystać i do celów urodowych, kosmetologicznych, ale również do celów zdrowotnych. Możecie wykonać taki masaż na dzieciach, żeby szybciej wyszły na przykład z przeziębienia albo z jakichś bólów zamrożonego barku czy tego podobnych, tym podobnych problemów mięśniowych. Uczymy też tapingu twarzy, bardzo modna teraz rzecz, ale myślę, że warto umieć sobie samemu w domu te plastry też pozakładać. Robimy też szkolenia dla profesjonalistów, indywidualne szkolenia z akupunktury twarzy, indywidualne lub w większej grupie. Mamy taki plan na wrzesień szkolenia terapii właśnie masażu bańką, masażu próżniowo-uderzeniowego. Również wiele mamy zapytań i takie szkolenie też się w gabinecie odbędzie. Masaż ogniem, masaż tybetański, który wpływa na wiele aspektów naszego zdrowia. Zajmujemy się też doborem, poradnictwem, dietetyką, także nasz pacjent dostaje pełen zakres postępowania, żeby jak najszybciej wrócić do zdrowia, czy dobrej kondycji mentalnej, czy fizycznej. Pracujemy na preparatach naturalnych, mamy wiele lat doświadczenia i wybieramy naprawdę autentycznie działające, wpływające na zdrowie rzeczy. Działamy i na grzybach, i na ziołach opracowywanych tutaj we Wrocławiu, i na preparatach z całej Polski, a również ze świata, również na ziołach medycyny, z medycyny chińskiej, mieszanki diolosa i inne. Także mamy pełne wsparcie, żeby pacjent jak najszybciej w swoją kondycję, w swój stan dobrostanu wrócił. Z usług gabinetu korzystamy całą rodziną. Przynosi nam to wiele zdrowotnych korzyści i jesteśmy bardzo zadowoleni. Jeżeli chcecie wiedzieć, co się odczuwa w trakcie stawiania pijawek, bo czasami na pierwszą wizytę przychodzą pacjenci w obawie przed zwierzęciem, które się gdzieś wije i po nas ślizga, absolutnie jedynym odczuciem, które jest, to jest takie 5-7-minutowe szczypanie jak pokrzywy. To jest zabieg akupunktury twarzy, pineskowanie. Często się zgłaszają pacjentki z tak zwaną lwią zmarszczką i igły postawione, ten rodzaj igieł w tym miejscu jest takim naturalnym, nie chciałam powiedzieć, ale botoksem można powiedzieć, niweluje zmarszczki, powoduje rewitalizację tego miejsca. Też na rejonie twarzy można określić, że w tym miejscu jest rejon odpowiedzialny za wątrobę, stąd też wpływamy regenerująco na organ poprzez mapę somatotopową na twarzy. Wbijam w zasadzie już ostatnią igłę na to pole, które jest zaczerwienione lekko, krew nie będzie przy wyciąganiu na pewno leciała. Jest też tu punkt akupunkturowy Yintang, który odpowiada przy bólach głowy, też jest rejon zatok, także pacjentka będzie miała oprócz estetycznego efektu wypchania tej zmarszczki lwiej, jeszcze efekt dobrego wpływu na przy bólach głowy i przy bólach zatokowych. Dzień dobry, nazywam się Magdalena Irek i jestem stałą klientką gabinetu Balance. Od 6 lat korzystam z usług Marzenki i Ani. W tym czasie korzystałam z chirurgoterapii, z akupunktury. Moim ulubionym zabiegiem kosmetycznym jest masaż i rytuał japoński, który Ania robi po prostu fenomenalnie.
Z rytuału japońskiego korzystam dlatego, że poza tym aspektem kosmetycznym i estetycznym jest to zabieg, który jest niesamowicie relaksujący i rozładowujący napięcia w górnej partii mięśni, w ramionach, twarzy. Także jeśli chcemy sobie zafundować fantastyczny relaks i jednocześnie mieć z tego korzyść w formie pozytywnej zmiany widocznej gołym okiem zaraz po zabiegu, to jest to wspaniałe narzędzie do pielęgnacji skóry twarzy. Przychodzę tutaj dlatego, że unikam gabinetów kosmetycznych, ponieważ uważam, że natura ma znacznie bardziej skuteczne metody poprawiania swojego stanu zdrowia, samopoczucia, również estetyki naszej skóry, ciała, więc staram się korzystać z metod naturalnych, które są zdrowe i które nas wspierają i pomagają nam żyć w pełni. Jak wspominałem na początku, jednak praca nad sobą, zarówno w sferze mentalnej, czyli od wnętrza, jak również od strony ciała, jest bardzo istotna. Za chwilę poddam się następnemu eksperymentowi celem poprawienia formy mojej brody, która gdzieś tam z biegiem lat się trochę wyciągnęła i zobaczymy, co z tym da się zrobić. To znaczy, ja jestem przekonany, że efekt będzie wspaniały. Taping poza tym, że fiksuje nam, modeluje, to jeszcze bardzo mocno wpływa drenująco, czyli odprowadza nagromadzone płyny, a poprawia też krążenie, ukrwienie. No i ciekawostka przyrodnicza. Jak wyglądam, widzicie, efekty będą widoczne dopiero po kilku godzinach. To... Dorota Budaniec reprezentuje Centrum Terapeutyczne Max Hemp, ale sama jestem też naturoterapeutą i od lat stosuję metody wspierania organizmu w sposoby jak najbardziej zbliżone do natury. Jakie są Twoje sposoby na młodość, bo pięknie wyglądasz? Mam wiele sposobów. Przede wszystkim jest młodość ducha. Człowiek ma tyle lat, na ile się czuje i bardzo ważna tu jest kondycja psychiczna. Natomiast oczywiście używam też całego szeregu metod naturalnych w kontekście swojej urody, zwyczajnej dbałości o skórę, o wygląd. Ostatnio miałam taką bardzo przyjemną sytuację. Otóż jak widać, mam bardzo źle zrobiony makijaż permanentny, ale robiłam to ponad 20 lat temu. Potrzebuję to skorygować. Weszłam do gabinetu medycyny estetycznej, rozmawiałam z panią doktor. Zadała mi pytanie, czy może mają w ofercie korektę nieudanych makijaży permanentnych. Usłyszałam, że nie, takiej oferty nie ma, ale że pani doktor mi może zaproponować cały szereg zabiegów medycyny estetycznej, takich jak kwasy hialuronowe, jak botoks, jak nici. Ja mówię, że dziękuję bardzo uprzejmie, ale nie jestem zainteresowana metodami inwazyjnymi, że nigdy nawet mezoterapii głowy nie miałam wykonanej, na co pani doktor mówi spokojnie, jak dojdzie pani do 40, to będzie pani zainteresowana. No cóż, rzecz w tym, że jestem już po 50, więc myślę, że moje metody się sprawdzają. Używam przede wszystkim dobrej jakości naturalnych kosmetyków. Część z nich nawet sama sobie robię. Dodatkowo bardzo, bardzo regularnie i to już od kilku lat wykonuję masaż twarzy. No właśnie, my też robimy w gabinecie takie masaże, także wiem, że to się sprawdza. Dokładnie, sprawdza się, skóra się rozleniwia nam z czasem, więc każda forma pobudzenia włókien kolagenowych, a do tego jeszcze w formie przyjemnego masażu, genialna sprawa. Nie jestem pierwszy raz w tym gabinecie. Dziewczyny robią naprawdę fajne zabiegi. Jestem lekarzem z zawodu i medycyna ratunkowa to moja specjalizacja, natomiast medycyna naturalna od pewnego czasu mnie fascynuje jako dodatek do tego, co możemy ludziom jako lekarze zaoferować. Sama medycyna akademicka nie zawsze wystarcza, a wręcz przeciwnie, może zaszkodzić, jeśli zapomnimy o naturze i o bliskości z przyrodą. Tutaj przychodzę po to, żeby złapać trochę siły, trochę więcej energii. Szykujemy mopsę smoczą. Jest teraz lato, czyli jest bardzo dobry moment, żeby wzmacniać yang. Jest ta pora yang. I ta mopsa smocza jest bardzo odżywcza, bardzo dodaje witalności, szczególnie poczują to osoby osłabione. To jest imbir, tak. Teraz kładam moksę na tym imbirze. Co to jest moksa?
To są zioła, bylica. Jest to zioło, które spalane dodaje, bardzo mocno odżywia, dodaje energii i pobudza, jeżeli pracujemy po punktach akupunkturowych, pobudza przepływ energii. Można powiedzieć, że w podobny sposób jak igła. Ważne jest to, że czuję się w tej chwili po zabiegu bardziej energetyczna, jest miło, jestem odprężona i wiem, że będę do dziewczyn wracać, bo wiem, że natura daje więcej siły niż tylko chemia, którą dajemy jako lekarze. Jak wspominałem na początku naszego programu, dobrze jest pracować ze sobą zarówno od wnętrza, jak i od strony zewnętrznej, od strony materii. Mentalność jest najważniejsza w tym wszystkim, ale jeśli będziemy ją wspomagali działaniami fizycznymi, takimi jak na przykład kuracje ziołowe, dobre odżywianie, czy pewnego typu zabiegi upiększające, czy przywracające harmonię przepływu energii w organizmach, wtedy osiągniemy dużo szybciej pożądane efekty. Ja za chwilę poddam się pewnemu zabiegowi. Jak widzicie, teraz ja, jako królik doświadczalny, poddaję się działaniom fachowczyń, chyba tak można to nazwać. Ci, którzy mnie znają, wiedzą, że miałem duże kłopoty z powięziowe, chyba z prawym udem. Jest dużo lepiej, ale jednak nie do końca wszystko się powiodło. Mam nadzieję, że teraz zapowiedziane mam bardzo bolesny zabieg, no ale że przynajmniej będzie skuteczny. Jak będzie, to zaraz sami zobaczycie, bo jak będę się wydzierał w niebo głosy, to znaczy, że boli. W zabiegu pokazują się miejsca, w których jest zastój, w których są struktury, można powiedzieć, zlepione. I poprzez ten ucisk tworzy się też stan zapalny. Bańka uruchamia rozklejanie tych struktur, przekrwienie, dotlenienie, uruchomienie systemów przeciwzapalnych i naprawczych. No, w tej chwili po zabiegu powinny się zregenerować mięśnie, zregenerować tkanki, nerwy. Ten proces naprawczy został poprzez bańkę uruchomiony. O, zobacz, Ania. No. Czyli jest coś na rzeczy, że tutaj trafiłem. Zobacz, widzisz, jak się układa? No to się może nawet słabo zrobić, wiesz. Wiesz, po tym zabiegu nawet może być taka sytuacja, że może ci pójść, możesz mieć biegunkę, możesz w głowie, może ci się kręcić. Ruszają się też toksyny, także wszystko tak. To, co tutaj jest, zaczyna się po prostu poruszać. Oczyszczać. Tak, w metodzie terapeutycznej jako takie narzędzie do wielu innych czynników. Jest w porządku z tą metodą? To, co się teraz dzieje, to mnóstwo komórek macierzystych twoje ciało produkuje, żeby sobie poradzić z tym, co je spotkało. W tym momencie, tak? Gdzie jest zastój, od razu nam się robi to bardziej intensywnie. Początek rzeczywiście był bolesny, ale później to jakoś się tak rozpłynęło i końcówka już taka relaksująca. No, od wielu, wielu lat mówię wam w swoich programach, że odmłodzenie jest możliwe, ale nie mówię, że to samoistnie nastąpi. Jeśli są okazje, żeby skorzystać właśnie z tego typu zabiegów, z dobrego odżywiania, z pozytywnego myślenia, to moim zdaniem należy to robić i ja to robię.
Zapraszam Was też do śledzenia naszych mediów społecznościowych, ponieważ już w październiku tego roku będziemy współorganizować w Szklarskiej Porębie kolejną edycję Kobiet w Żywiołach. Jest to fantastyczne połączenie naszych umiejętności masażu tybetańskiego i morsowania pod okiem specjalistów. Zapraszamy. Pracujemy we Wrocławiu na ulicy Armii Krajowej. Tutaj mamy gabinet, ale też jesteśmy dostępni poprzez media społecznościowe i na Instagramie i na Facebooku. Balance z końcówką e, bardziej po francusku, to jest nasza nazwa. Mamy też stronę internetową balance.pl. Także zapraszamy do bezpośredniego kontaktu.